to zdecydowanie łatwiejsze od grania fajek. Nie robię z tobą żadnych grań, już jest już. Grań motyli to około 13 wyciągów pięknego i litego granitu. Pokonana została po raz pierwszy prawie 100 lat temu i od tamtego czasu jest niezmiernie popularna ze względu na bliskość stacji kolejki. Jest przechodzona do tego stopnia, że nawet na mapach Google widać jaśniejszą nitkę granitu prowadzącą jej ostrzem. W kontekście okolicznych szczytów wydaje się jedynie ich malutkim fragmentem. Działa to oczywiście efekt alpejskiej skali. Jest połowa lipca i mamy piękną, upalną pogodę. W ten weekend w Chamonix odbyła się edycja Pucharu Świata, ale niestety nie zostajemy do finału. Jedną z ostatnich kolejek tego dnia planujemy wyjechać na pośrednią stację Aiguille du Plan. Na szczęście nie musimy czekać w piekącym słońcu w kolejce po bilet, bo kupiliśmy je już kilka dni wcześniej przez internet. Pozostaje nam jedynie poczekać na nasz wagonik, którego numer mamy na bilecie. Minęło 7 lat od mojego ostatniego wspinu w Chamonix, ale widok stacji Midi zawieszonej w chmurach nadal robi ogromne wrażenie. Dla Ewy natomiast jest to pierwsza wizyta tutaj i będzie to też jej najpoważniejsza górska droga. Z tego powodu rezerwujemy sobie cały dzień na wspinaczkę. Nad jeziorkiem Lac Bleu szukamy dogodnego miejsca na namiot. O dziwo najlepsze miejsca są wolne. Podejrzewam, że dużo wspinaczy może planować poważniejsze cele na tak idealne okno pogodowe. Nasze granie o poranku jest w cieniu, do tego nie chcę utknąć w kolejce z pierwszymi zespołami, także zupełnie bez pośpiechu robimy sobie śniadanie. Towarzyszą nam dorodne i mało płochliwe świstaki, których w okolicy nie brakuje. Podejście pod start drogi jest proste i dosyć oczywiste. Zajmuje nam niecałą godzinę. Pierwszy wyciąg to tak naprawdę dojściowy teren w trzecim stopniu trudności. Można go pokonać na lotnej albo solo, jak to woli. Wspinanie zaczyna się dwa wyciągi dalej, w charakterystycznym zacięciu z przerysą. Samo miejsce jest dosyć niewygodne, a ja też rzadko się wspinam w takiej formacji. K4 siada idealnie do asekuracji, a przyda się też na ostatnim wyciągu. Po wyjściu z przerysy czeka nas tak zwany koń, czyli ostry fragment grani, który pokonujemy na rękach i stopniach na tarcie. Kolejny wyciąg to przyjemna płyta z pionowymi rysami. Asekuracja siada idealnie, zresztą na samej drodze w porównaniu do Tatr nie ma za wiele haczywa, a stanowiska w większości buduje się samodzielnie. Jedynie w kluczowych miejscach jest parę stałych punktów i może ze dwa porządne stany ze spitami. Jakość skały zachwyca i każdy metr wznoszenia się granią do góry to ogromna przyjemność. W kilkudziesięciu metrach dochodzimy do jednego z dwóch kruksów drogi. Polega on na pokonaniu szczerbiny w grani poprzez oparcie się na wiarę na przeciwległej płycie, a następnie pokonaniu kilku trudniejszych różków aż do wyjścia nogami na półkę.
Po pokonaniu tego miejsca wychodzimy na bardzo wygodne wypłaszczenie grani. Po prawej stronie mamy pancerne stanowiska, z których w razie niepogody można się wycofać. Jeśli pójdzie się dalej granią, to już raczej trzeba cisnąć do końca. Robimy sobie krótką przerwę na batonika, podziwiamy widoczki i przy okazji puszczamy napotkanych chłopaków z Polski przodem. Mamy mega farta, bo to jedyny zespół, jaki spotykamy tego dnia na grani. Za to przed nami długie i piękne zacięcie, które daje bardzo dużo fanów ze wspinania. Niestety kolejny wyciąg to już typowe graniowe kluczenie między pipantami i niewygodnymi blokami. Wycena tych wyciągów nie jest wysoka, ale dla Ewy to właśnie te fragmenty okazują się najtrudniejsze technicznie i psychicznie. Staram się tkać przeloty gęsto, ale jednak wspinanie w dół w granicie to nie jest coś, czego łatwo się nauczyć na ściance. Mega ładny ten jest! 100 razy ładniejszy. Po kolejnych dwóch wyciągach dochodzimy pod kluczowe miejsce na drodze, czyli tak zwane pudełko na listę. Najpierw mamy do pokonania przepiękny i eksponowany kant, którym następnie dostajemy się do stanowiska za oknem skalnym. To tutaj ponoć tworzą się największe zatory na drodze. Ściągam Ewę do siebie, przy okazji obczajając najtrudniejszy wyciąg całej drogi za około 6+. Startuje on technicznym i bardzo eksponowanym balderkiem, a następnie wychodzi ciągowym kominem z rysą aż na szczyt turni. Spinka. No tu jest takie bardzo czujne miejsce, ale tu masz linę, której się możesz złapać. Zaraz tu wisi następna. No i później jest taki fragment wspinaczkowy, ale już przyjemniejszy dużo. Nie był jednak tak przyjemny, jak mi się wtedy wydawało. I zdecydowanie dłuższy niż to, jak wyglądał z dołu. Przyznam, że musiałem się trochę napiąć, żeby przejść go czysto do samego końca. Na szczęście zostały nam już tylko 3 wyciągi, choć niestety dla Ewy 2 z nich wiązały się z downclimbingiem. Natomiast ostatni wspinaczkowy wyciąg, którego miejscem miała być połoga płyta z dwoma hakami, zaskoczył mnie na samej końcówce boulderowym miejscem z przerysą. Kam 4 po raz kolejny się przydał. Na koniec pozostaje nam odszukać stanowisko zjazdowe, które znajdujemy za przewinięciem po zachodniej stronie grani. Wykodujemy jeden 50-metrowy zjazd, po czym pakujemy linę i zaczynamy schodzić stromą ścieżką. Na dole kierujemy się na lewo, aż do niedużego lodowca. Kilka minut później jesteśmy już na szlaku i pozostaje nam jedynie krótki spacer do namiotu. Jak to w trakcie takich powrotów, rozkminiamy między sobą co bardziej emocjonujące fragmenty grani, która, choć nie jest specjalnie trudna, to jednak mocno zróżnicowana, eksponowana, ale za to bardzo estetyczna. Zdecydowanie warto ją zrobić, jak będziecie w okolicy.